Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Na Froncie, gdzie rozmawiać będą Marcin Milewicz i Szymon Pawlak. I dzisiaj mamy znowu gościa, Marcin Ludwik. Cieszę się bardzo, że będziemy mieli również poszerzoną perspektywę na ten temat, który chcemy dzisiaj poruszyć. Marcin, przedstaw się proszę. Cześć, dzięki w ogóle za zaproszenie, miło mi bardzo. Nazywam się Marcin Ludwik, jestem frontend front deweloperem, principal Developerem. Specjalizuję się w architekturze frontendowej. Pracowałem zarówno z Angularem, Reactem, jak i kilkoma jeszcze innymi frameworkami w Javascriptie, więc myślę, że tutaj wniosę trochę do tej rozmowy. Też prowadzę kanał na YouTube poświęcony architekturze frontendowej, Frontend Architecture. Więc jeżeli chcecie, to możecie mnie tam znaleźć. Ostatnio także wydałem e-booka jak strukturyzować aplikację. Jak stworzyć czy jak dobrać struktury katalogów do aplikacji frontendowej. I możecie tego. E-book jest darmowy, możecie go pobrać ze strony projektfrontend.pl. Bardzo się cieszymy, że jesteś z nami, że możemy z tą porozmawiać. a Zaraz zdradzimy temat rozmowy. Połącząc to, jak się przedstawiłeś. Idealnie to się dodaje do tego, o czym chcemy dzisiaj porozmawiać. Ale jak zwykle, zanim to, porozmawiajmy sobie o tym, co ostatnio czytaliśmy, co ostatnio słuchaliśmy. I może dla odmiany, ja zacznę. Zawsze, Marcin, ciebie tutaj wskazywałem jako pierwszego, o ile się nie mylę, co ja ostatnio czytałem. Jak zwykle, parę rzeczy naraz, ale chcę wspomnieć o książce Stephena Kinga. Ale to będzie dosyć intrygujące, przewrotne, bo książka nie, blatrystyka, ale pamiętnik Kinga na temat tego, jak pisać książki. Ja sam nie planuję pisać książek, ale chciałem się po prostu dowiedzieć, okej, okay, jest jakaś osoba, która jest płodna w kontekście tego, co tworzy i osiągnęła ogólnie sukces. Jak to zrobiła? Książka jest podzielona na jego dzieciństwo w, pierwszym, w pierwszej części, które ma w jakiś sposób pokazać też, jaki to miało wpływ na jego całą twórczość. Oraz później już konkret, co robić, żeby pisać dobre książki. Mi z pisaniem, tak jak wspomniałem, jest daleko, ale bardzo mnie zainspirowała do tego, żeby może, może kiedyś spróbować. Bardzo fajne. Tipy i wskazówki, jak do tego tematu podejść. No i oczywiście z książki wypływa coś, co pokrywa się z moim podejściem, a mianowicie trzeba robić. Po prostu trzeba robić. Żeby pisać książki, trzeba czytać i pisać. Ale przeczytajcie, bo naprawdę warto moim zdaniem. Dobrze, ja będę miał teraz problem, bo jak usłyszeliście, mamy dwóch marcinów. Więc teraz, jak ja będę miał typować? Gość Marcin, jeżeli możesz teraz ty. Okej, okay, dobrze. to jeszcze też się odniosę. Myślę, że ten temat co ostatnio właśnie dzisiaj sobie oglądałem. Ogólnie to nie jest książka i też właśnie nie, nie stricte z IT, ale oglądałem sobie na mała, wielka firma, materiał, wywiad w zasadzie z Kamilem Kozielem. On i... Tytuł to jest jak stać się specjalistą, który zarabia 100 tysięcy złotych miesięcznie. Bardzo ciekawa rozmowa, bardzo polecam. No i właśnie to też się trochę wiąże z tym, co, co ty powiedziałeś, że trzeba trochę się narobić, aby dojść do pewnego momentu i żeby na tym zarabiać. I tą rozmowę mógłbym podsumować takim trochę cytatem, że rób rzeczy, których inni nie chcą robić, rzetelnie to oceniaj, czyli wyciągaj wnioski i wprowadzaj je w życie a potem dbaj o to, żeby świat się o tobie dowiedział. I myślę, że to jest takie bardzo fajne podsumowanie tej całej tam prawie dwugodzinnej rozmowy. Dla mnie brzmi rewelacyjnie. Podpisuje się. Podpisuje się. Dobra, Marcin, teraz twoja kolej. Nie wiem naprawdę, jak ja was będę odróżniać, ale Marcin, gość Marcin, to będzie OK? jak myślicie? Dla mnie jest OK. Dla mnie okay. Też jest okej. Okay. No to ja Marcin, ostat... nie gość. Ja ostatnio Mam czas, wreszcie mam czas na słuchanie dużej ilości podcastów, ponieważ przygotowuję się do maratonu, więc często mam jakieś takie dłuższe wybiegi. No i słuchałem podcastu Przemka Górczyka z Alicją Pyszką Bazan, która niedawno, bo w tym miesiącu ustawiła rekord świata w podwójnym Ironmanie. Świetna, rozmo świetna rozmowa. Tutaj Alicja uświadamia, jak, ciężki, jak ciężkie są takie biegi ultra, ile trzeba naprawdę włożyć w to pasji, zaangażowania, a przede wszystkim zaufania, zaufania do zespołu, bo może nie każdy wie, ale bieganie takich dystansów w tym sporcie to, to oczywiście jest sukces jednostki w jakimś stopniu. Ale to przede wszystkim sukces całego zespołu. I jeśli ktoś kiedyś marzy o przebiegnięciu Ironmana, to myślę, że świetny odcinek, żeby posłuchać. Ja na razie jeszcze o tym nie marzę, jest to bardzo poza moim zasięgiem, ale kto wie? Może za jakieś dwa lata, trzy lata. Alicji pomysł pojawił się w głowie cztery lata temu. O ile się nie mylę, związany z triatlonami i ironmanem. Więc w cztery lata zrobiła rekord świata. Tak, bardzo inspirująca osoba. Warto takimi ludźmi się otaczać. Czytaj, w naszym przypadku chyba słuchać i oglądać. Tak, jeszcze co ciekawe, w tym odcinku ona opowiada, że tak naprawdę do. Próby po, y, pobicia tego rekordu na, dwu, na dystansie dwukrotnego Ironmana mówił ją y, Robert Karaś, który także ma rekordy na dziesięciokrotnym Ironmanie, tak, na dwukrotnym, na trzykrotnym Ironmanie, więc to co mówisz to potwierdza. Kim I się chyba pięciokrotnym też. I chyba i możliwe, że właśnie pięciokrotnym. Więc kim się, kim się otaczasz? Takim się stajesz, albo przynajmniej masz dużą szansę stać się. Dokładnie. Bardzo inspirująca osoba. Mhm, Super, w fajnie. Ten, w ogóle podcast właśnie Franka Górczyka jest bardzo fajny. On właśnie w bardzo ciekawy sposób wydobywa, powiedzmy te pytania czy odpowiedzi od gości. I, I prowadzi całość w bardzo ciekawy sposób. Tak jest. Mówię szczerze, ja się inspiruję w trakcie tego, jak my tutaj rozmawiamy nie tylko tym podcastem, ale polecamy ogólnie ten kanał. Myślę, że tutaj w trójkę na pewno żeby też pooglądać, posłuchać. Tak. Tak, również. U mnie. Super, zawsze. przechodzimy. kurczyk na głośnikach. <laughs> przechodzimy do meritum, a mianowicie dzisiaj sobie porozmawiamy o frameworkach JavaScriptowych. Mm. I na początku skupić się chcemy na najbardziej popularnych dwóch. Angular i REACT. Nie chcemy, żeby ta rozmowa wyglądała w sposób taki, jak można znaleźć i szybko wygooglać w internecie. Na pewno zahaczymy o ten temat, jakie są główne różnice, ale całość będziemy chcieli osadzić w naszym doświadczeniu oraz na samym końcu marzy mi się, żeby dla was, dla ciebie słuchaczu, był wniosek taki, ok. Do tego projektu, do tych zasobów, do tej branży można wybrać to bądź to. Mam nadzieję, że uda nam się przeprowadzić tę rozmowę w ten sposób. I tak jak powiedziałem, na początku porozmawiajmy sobie o tych głównych różnicach, tak, żeby każdy miał taki szybki, minutowy insight do tego, ok, Angular, React, główne różnice. Marcin gość, zaczniesz, proszę. Mhm, Okej, okay, to może ja zacznę od Reakta, z racji tego, że też produkcyjnie z tym pracowałem. No to tak największa różnica to jest przede wszystkim to, że React jest tak? Czyli no, różnica jest taka, że żeby to tak naprawdę w większości aplikacji takich biznesowych, żeby to działało, no to musimy doinstalować. Dodatkowi był taki, stworzyć z tego tak naprawdę cały ekosystem, gdzie w Angularze wystarczy dodać tak naprawdę dwie rzeczy, jakiś store, chociaż też nie zawsze, no i pewnie jakiś design system, na przykład Angular, angular Material. To jest chyba taka największa różnica, która myślę, że jest pokłosiem wielu decyzji, które osoby podejmują przy wyborze tego frameworka. Myślę, że do tego jeszcze dojdziemy, dlaczego właśnie niektóre osoby wybierały jeden framework, a dlaczego inny. No i inne różnice to jest przede wszystkim w reakcie mamy JSX-a, tak? czyli możemy sobie pisać jakby HTML w, w JS, -ie. W Angularze mamy osobne, powiedzmy, pliki template'owe, w Angularze też osobno piszemy css W, w, w Reactie mamy większą swobodę, tak bo możemy sobie wybrać, w jaki sposób będziemy pisać. Czy chcemy używać CSS modules, czy e, jsx czy jakiś style components? czy no, Tak naprawdę mamy tutaj dowolność. W Angularze tego nie ma. No i tutaj bardzo też jest widoczna ta jakby że w reakcji mamy bardzo dużo dowolność, tak? Czy Możemy dosłownie od, powiedzmy, wyboru bibliotek, jakimi będziemy, jakie użyjemy w projekcie poprzez jakieś strukturę katalogów, poprzez paterny, jakie są używane, a w Angular jednak jest to wiele bardziej ustrukturyzowane. No i tak chyba to tak na, na tyle. Jeżeli coś jeszcze mi przyjdzie, to, to dopowiem. Marcin, chcesz coś jeszcze dodać? z taki... Głównego porównania? Myślę, że z, z, z głównego porównania nie mam nic do dodania. To, co tutaj Marcin, gość też powiedział, to jest główna różnica. Biblioteka dokładnie. versus framework. Coś lekkiego versus coś, co ma tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy. Dokładnie, dokładnie. Ja bym może jeszcze dodał w reakcie jeżeli chodzi o paradygmaty programowania w szczególności wykorzystywane jest podejście deklaratywne z funkcyjnym to jest dosyć mocno wyekstrahowane i mocno się na to kładzie nacisk Angular, obiektowe, obiektowe podejście z, z reaktywnym, oczywiście można zmieniać i można dostosowywać te podejścia, ale główny nacisk stawiany jest na te e, paradygmaty. I to też, wydaje mi się, patrząc na e, projekty, jak są realizowane, że jako główną różnicę można zdefiniować czyli małe, React, duże, kompleksowe, Angular troszkę inne podejście, jeżeli chodzi o paradygmaty programistyczne. Mm -hmm, to, to jest, jest coś, co wydaje w... mi się, że. Tylko, że dodał w kontekście rak, no, że że te podejście funkcyjne to jest, powiedzmy, od huków, tak? Bo wcześniej można było pisać komponenty klasowo. I dopiero powiedzmy, od, nie pamiętam od kilku lat można powiedzieć, pisać te huki i bardziej rak idzie w stronę właśnie programowania funkcyjnego. Tak, dokładnie. Dokładnie. Tak jak powiedziałem, możemy wykorzystywać te, te paradygmaty tutaj. I tutaj. Ale chodzi bardziej o to, gdzie jest nacisk kładziony i jak na samym końcu realnie wyglądają te projekty, prawda? To jest bardziej typowe dla tych e, bibliotek frameworków. Dobra, czyli mamy główne porównanie. E, I teraz będziemy chcieli odpowiedzieć krok po kroczku na to pytanie, kiedy, który e, framework, tak? Kiedy, który framework. Mm żeby ustrukturyzować to i żeby nie wtargnął nam chaos. Popatrzmy może najpierw z perspektywy, nie wiem czy macie tą informację, wiedzę, ale z perspektywy takiej, jakie firmy korzystają właśnie z frameworka, z biblioteki Reacta, a z Angulara i jak to się różni. I jeżeli byście mogli dać swoje przemyślenie w kontekście tego. Tutaj może, jeżeli sobie odpalimy um, sekundkę tylko, sobie włączę jedno fajne porównanie, to dla Angulara oczywiście mamy produkty Angularowe, czyli Gmail, Google, tutaj też Microsoft, Upwork, Sony czy Forbes, tak? A jeżeli chodzi o Reacta, no to mamy Facebook, Instagram, Netflix, Dropbox, Uber. Powiedzcie proszę, czemu? Te firmy wykorzystały według Was? Oczywiście to są pewne przemyślenia i hipotezy. Tutaj Reakta, a w tamtych firmach akurat był wykorzystany Angular. Marcin Lubik, jak myślisz? Tak naprawdę ciężko mi odpowiedzieć. To czyli w sensie, o ile rozumiem, e, utwórców, tak czyli w sensie Facebook versus Google. To są ich jakby Dokładnie. projekty tak? Ale teraz dlaczego na przykład taki Uber używa Reacta? No pytanie też, czy oni używają tego Reacta wszędzie do wszystkich swoich projektów, czy tylko może do, do paru, tak? Bo podejrzewam, że oni mają tyle projektów. I więc używają wielu różnych frameworków. Tak samo jak Google ma swoje prywatne wewnętrzne frameworki, które nie są udostępnione. I na przykład taka wyszukiwarka Google działa na ich wewnętrznym frameworku. Więc. Tak naprawdę byłoby trzeba poznać ich jakby drivery architektoniczne, tak? czyli powiedzmy jakieś czynniki, na podstawie których oni podjęli tę decyzję, bo podejrzewam, że to nie było na zasadzie, że nie wiem, rzućmy one na to i wybierzmy dane rozwiązanie, tylko że oni stwierdzili, że dobra, to jednak nam się lepiej sprawdzi niż tamto rozwiązanie. Ale czemu? No to ciężko mi powiedzieć, bo tak naprawdę w jednym i w drugim możemy powiedzmy uzyskać to samo. Łatwiej by było mi ocenić, jeżeli już to powiedzmy w jakichś małych firmach w tych dużych to oni też, powiedzmy, zatrudniają inne osoby, tak? E, oni zatrudniają, powiedzmy, software engineers, tak? Czyli osoby, które niekoniecznie programują w jakimś konkretnym języku, tylko oni wychodzą z założenia, że jeżeli ty czegoś nie umiesz, to po prostu się nauczysz nowego języka, technologii czy, czy cokolwiek, więc tutaj na pewno ten czynnik odpada, tak? A więc, nie wiem, może wchodziła jakaś wydajność, na przykład e, szybkość developmentu, tego typu rzeczy. Marcin, jak myślisz? Jesteś w stanie podywagować na ten temat? Ja się tutaj zgodzę, że pewnie to wszystko zależało od driverów architektonicznych poszczególnych projektów. No bo okej, okay, tak jak jesteśmy w stanie sobie nie wiem, Gmail i w, czy tam Facebooka wyobrazić tą aplikację client facing, którą my widzimy, ok, no to no i są to firmy, które stoją za tymi frameworkami, no to okej, okay, ale taki Uber. No to Uber ma, nie wiem, strzelam, że pewnie setki różnych projektów i część korzysta, i, i nie wierzę, że wszystko korzysta z Reacta. Na pewno tak nie jest, że wszystko korzysta z Reacta, tak samo jak nie wszystko korzysta z jednej technologii na e, backendo, e, backendowej, więc myślę, że takie firmy wiedzą, że jednak tutaj trzeba dostosowywać te projekty, może te frameworki, czy wykorzystywane biblioteki. Per projekt, bo jednak takie uwspólnianie na całą firmę czegoś nie do końca jest tutaj y, dobre, bo zawsze, no bo tutaj będzie tak, do, jednych, do, jednej, do jednej rzeczy będzie ważna wydajność, do drugiej rzeczy, nie wiem, będzie ważniejsze to, co, czy prędkość na przykład developmentu, prawda? Myślę, że bez poznania tutaj w środku y, ludzi i, y, i przepytania ich, no to ciężko nam by było się dowiedzieć i tak naprawdę strzelić. Nie? Bo ja jeszcze często jak się czyta jakieś fora, to tam jest bardzo taka popularna opinia, że duże firmy, banki korzystają z Angulara, a te mniejsze startupy korzystają z Reacta. No i pewnie tak jest, bo. Ja pracowałem w dwóch wielkich bankach i tam się korzystało z Angulara i mógłbym powiedzieć zgadzam się z tym, no ale na przykład nie wiem, mam znajomego, który pracuje w innym wielkim banku i oni korzystają z Reacta i i też rozwijałem różne aplikacje w banku, i wiem, że nie wszystkie aplikacje są po prostu, nie wiem, takie duże klasy enterprise. Niektóre są po prostu małe, małe front-endy, które mają wykonać coś. Mają być zwykłym, prostym interfejsem do skomplikowanych rzecz, rzeczy, które gdzieś tam są zagnieżone w stored procedure- w składowanych mm -hmm. procedurach sql -owy. Tam jest ta logika, tak? Więc nie ma znaczenia, co jest na, tak naprawdę na frontendzie. Jeszcze jeden czynnik mi do, do głowy, który jakby mógł definiować to, co właśnie w takich dużych firmach dlaczego wybrali Reacta. Mianowicie Angulara ciężko jest używać z innymi frameworkami, a szczególnie Angulara z różnymi wersjami Angulara albo z innym Angularem. Jeżeli teraz na przykład taki Uber wychodzi z założenia, że oni na przykład sobie Reacta używają, ale w tym Reactie używają jeszcze jakichś innych frameworków, no to to akurat może być bardzo dobry czynnik, jakby w kontekście wyboru Reakta. No i właśnie. Tutaj powiedzieliście obydwoje, ja się zgadzam. Oczywiście to jest dywagacja. My nie będziemy jej znali odpowiedzi. I tak samo to, co tutaj sobie wymieniliśmy, to nie jest tak, że Google korzysta tylko i wyłącznie z Angulara. To trzeba bardzo mocno podkreślić. Tak samo nie jest prawdą. Przypuszczam, że Facebook też może coś mieć, czy ogólnie z meta wersu, coś e, nie tylko związanego z reaktem, ale poruszyliście obydwoje po prostu drivery architektoniczne, prawda? Czyli ja bym rozwinął ten temat. Jeżeli to jest tak istotne dla Was, to co w ogóle rozumiecie przez takie pojęcie, tak? Żebyśmy uspólnili język i mieli bazę do wyjścia dalej, okej, okay, to wymieńmy sobie jakieś te drivery. Ale jak Wy to rozumiecie? Marcin, zaczniesz, proszę. Drivery mm -hmm. architektoniczne, ja bym mógł przyrównać do takich po prostu czynników decyzyjnych. Czynników decyzyjnych, które będą determinować nam to, jakie rzeczywiste decyzje zostaną podjęte i zbudują nam naszą architekturę. No bo oczywiście, według jednej z wielu definicji, no to właśnie architektura jest zbiorem decyzji. Drivery architektoniczne są określane przez wszystkich stakeholderów. I tutaj... Też musimy rozumieć, bo często za stakeholderów my bierzemy tylko i wyłącznie stronę klienta, czyli tych, co do nas przychodzą z kasą, ale to nieprawda. Stakeholderami projektu tak naprawdę są wszyscy, bo deweloperzy też mogą być ujęci, bo też pracują w je, nad w jednym dużym projekcie, czyli są jakby, są jakby ujęci w produkcie. I teraz, oczywiście. Główni ci stakeholderzy od klienta, co mają kasę, mogą na przykład sobie zażyczyć. OK, my chcemy dany framework, ponieważ mamy zbudowany już design system pod ten framework. Albo my chcemy dany framework, bo w naszym kraju. Jednak mamy więcej deweloperów z danego frameworka, łatwiej ich jest zatrudnić, a według umowy całą aplikację, jak nam zrobicie, zabieramy do siebie na maintenance i chcemy zatrudniać programistów w swoich kraju. Tego może być bardzo, bardzo wiele, ale także mogą być właśnie takie drivery architektoniczne, właśnie związane z deweloperami już zatrudnio, zatrudnionymi. Jeżeli ja bym miał startować projekt i dostał do ośmiu deweloperów, którzy mają bardzo duże doświadczenie w reakcie, no to ja wątpię, żebym w ogóle zastanawiał się, żeby tam nie wiadomo jaki inny framework wrzucać. No oczywiście, ok, mogą być inne drivery, które będą mi mówić, że, że, że o jakichś powodach, żeby się zastanowić. No, ale jeżeli innych nie ma, no to taki driver jest bardzo silny, tak? Czyli to jaki mamy zespół, co możemy zrobić, jaką mamy, jaką mamy wiedzę, jaką mamy wiedzę tu i teraz, bo nawet to, co już wcześniej tutaj mówił Marcin, że okej okay, mamy w wielu, w wielu firmach takich typowych software inżynierów, którzy pracują, pracują w wielu językach. Ja w sumie pracowałem w jednej takiej firmie i też w której pracowałem, zostałem zatrudniony jako Python C++ developer, a skończyło się na tym, że robiłem aplikacje w AngularJS, ale jeszcze po drodze przechodziłem przez różne egzotyczne nawet języki i czy tam Java. I okej, okay, tacy ludzie mogą niby we wszystkim pisać, ale jeśli mają jakiś większy background w czymś, no to łatwiej jest do osiągnięcia jednak to, żeby, żeby w tej technologii, którą są zapoznani, pracowali. To są takie główne drivery architektoniczne, które mogą tutaj być brane pod uwagę, jeśli chodzi o wybór front-endowego frameworka. Tak, no bo e, tak naprawdę właśnie bardzo tutaj dużym mm, czynnikiem będzie to, czy ktoś zna dany framework. Tak? Bo nawet jeżeli powiedzmy, dostaniemy 8 rak deweloperów, tak, ale e, wszyscy będą na poziomie juniora, no to mm, nie, nie wiem, czy pójść, w, a załóżmy ktoś chce robić bardzo duży system biznesowy, jakiś okienkowy, to jednak bym się zastanawiał, czy na przykład teraz będzie najlepszym wyborem, tak? Bo, bo na przykład ja znam bardzo dobrze Angulara i mogę na, nauczyć się zespół tego frameworka, tak? Więc jakby to jest bardzo skomplikowane i to trzeba wziąć bardzo dużo jakby czynników pod uwagę i jak wszystko, powiedzmy, bo tu zahaczamy tak naprawdę o temat architektury, tak? bo wybór frameworka to jest długoterminowym wyborem tak? i żeby, jeżeli powiedzmy pójdziemy w jedno rozwiązanie, no to nie uszkodzimy się, jeżeli wybierzemy Angular czy React, no to nie wrócimy do tego szybko. tak? Czyli w sensie to jest wybór tak naprawdę na lata, może nawet na całe życie projektu. I teraz za... straciłem wątek. Mówiłeś o tym, że na przykład, mając wiedzę angularową i mając reaktorów, jesteś w stanie tak, A, tak nauczyć. Nie wiem, czy Cię to naprowadzi. Mhm, tak, tak. Mhm. I teraz, właśnie, jeżeli bo architektura to jest zawsze, powiedzmy, bila z korzyści i strat. Tak? I powinniśmy wybrać rozwiązanie, które będzie miało więcej korzyści niż, niż dawało nam potencjalnych minusów. I może się okazać, że to, że mamy, powiedzmy, ośmiu akurat programistów w reakcie. to będzie, powiedzmy, jeden z czynników, tak, ale to, powiedzmy, jeden czynnik na plus, ale będziemy mieli pięć innych, powiedzmy, na minus przy wyborze Rakta i się okaże, że na przykład Angular albo jakikolwiek inny framework będzie lepszym wyborem w tym projekcie. Dokładnie. Czyli jeżeli chodzi o drivery architektoniczne, to tak jak widzimy, poruszamy się teraz w tej przestrzeni, to to jest multum rzeczy, czyli resursy, dostępność, realizowanie. Jak dobrze coś umiemy, to też jest pokłosiem, pewnie, też jest pokłosiem, pokłosiem resursów. Czyli musimy mieć uwagę na fakt, że bardzo dużo czynników na to wpływa. Czyli jeżeli tutaj można od tego zacząć, jeżeli zastanawiamy się, jaki framework, to pierwsza jest odpowiedź taka, nie ma dobrej odpowiedzi. My musimy siąść i zrobić sobie ten bilans, wypisać wszystkie trade-offy, czyli zatrudnienie reaktowca, angularowca, kogokolwiek innego, to jest taki effort. Wiecie, tego nawet rzeczy uważam, że są istotne jak to, żeby zobaczyć rynek, jakie są wynagrodzenia dla danych deweloperów. Czy mnie jako firmę będzie stać, tak? To może to sobie poruszymy za chwilkę, czy różnią się <grytanie> stawki, wynagrodzenia, bo to też może być ciekawe w kontekście tego, jak e, różnie w frameworkach programujemy, ale to może później do tego dojdziemy. Pełen wachlarz tego, co wpływa na to, co powinniśmy na samym końcu wybrać. I teraz przechodźmy sobie krok po krok po, krok, po kroczku dalej, żeby jakiekolwiek definiować e, elementy, które mogą wpłynąć na to, że OK, React bądź Angular. I teraz tak. Może jaką statystykę wyciągnijmy? O, Marcin, słucham. Tak, ja zanim będziemy wyciągać statystyki, to powiedziałeś, że nie ma dobrej odpowiedzi. Ale jak sobie pomyślałem... Okej, okay, nie ma jednej dobrej o. odpowiedzi, ale są złe odpowiedzi przy takim Prawda. wyborze. I teraz tak, myślę taki aspekt, z którym ja też często się spotykałem. Po pierwsze, wielu deweloperów stosuje taką technikę jak CV Driven Development. Czyli nie robiłem jeszcze w tym, a chciałbym mieć daną technologię w CV, no to będę walczył, żeby nowy projekt na przykład był w tej technologii. No i to trzeba brać pod uwagę, żeby z tym walczyć, żeby jednak nie dać się, nie dać się, na przykład, jeżeli, jeżeli się jest, nie wiem, liderem, no to łatwiej tym zarządzić. Jeśli się nie jest liderem, no to może być tak, że jednak nie wiem, i, i, i wtedy albo nie ma żadnego lidera, i wtedy dzieje się. To, co może dziać się najgorsze, czyli dajemy decyzję do zespołu, czyli rozpraszamy odpowiedzialność, zespół sobie wybiera. No i tam większość zespołu będzie chciało, nie wiem, nowe technologie. No bo my generalnie lubimy robić nowe rzeczy, ja uwielbiam robić nowe rzeczy, tak? Jakbym miał możliwość, to, to bym cały czas tylko robił nowe rzeczy. Ale no to nie, raczej to nie idzie często w parze z tym, dlaczego pracujemy. Pracujemy, żeby dawać wartość biznesową. A niekoniecznie uczyć się tych nowych rzeczy. Więc na to trzeba uważać. Zawsze na to trzeba uważać. Ja zawsze wychodzę z takim krytycznym myśleniem, że okej, okay, ale dlaczego to dlaczego to nowe mamy użyć. Po czym często jednak idę, używam jakichś nowych rzeczy, bo też z drugiej strony, jestem wśród tych ludzi, co lubią bardzo szybko adoptować jakieś nowości, wprowadzać, ale nauczyłem się jednak że pierwszy etap to jest te krytyczne myślenie, że nie chcę, że się zastanowię trzy razy. Ale jeżeli są przesłanki, że to coś może dać jednak dobrego, to często nie boję się zaryzykować i to się opłaca. No ale to też to jest tylko taka ja tutaj statystyki nie wyciągnę, no bo jakieś nigdy wtopy z tym nie miałem, ale też mimo że zaryzykowałem parę razy, ale też mogę sobie pomyśleć, a ile razy odrzuciłem coś nowego i może dlatego nie było wtopy. I druga rzecz jeszcze, co, co nie jest dobre do podejmowania decyzji, to jest to, że często my, jako deweloperzy, mamy za duże ego i mówimy, o, wezmę sobie lekką bibliotekę. Lekka biblioteka, bo przecież po co mi jakieś skomplikowane rzeczy, często jest to, to podyktowane tym, że tam nie wiem, rok, dwa lata wcześniej, nie wiem, dostaliśmy coś skomplikowanego. Yy, Popsuliśmy to, nie daliśmy sobie rady. Później się nauczyliśmy, wiedzieliśmy jak to zrobić, ale już mamy to zakodowane. Po co nam jakieś takie skomplikowane rzeczy, żeby znowu był duży nakład do nauki? Wezmę leciutką biblioteczkę, na przykład nie wiem, yy, czy tutaj yy, RIAK, czy jeszcze jakiś bardziej. Yy, to jak nie już nie jest taki lekki znowu, yy, jakąś może nie wiem, jakiś solid, yy, taj, solid JS czy jeszcze coś takiego yy, yy, lekkiego, a resztę przecież to są proste rzeczy, dobuduje. No i co się dzieje? Mamy lekką bibliotekę, która nam nic nie daje, z której i tak rzeźbimy sobie skomplikowane komponenty, ale w zamian za to, musimy jeszcze wszystko to, co byśmy mieli za darmo w innych frameworkach. Sami dopisać. I często jest to takie koło na nowo, które od początku jest dziurawe i które cały czas trzeba naprawiać. Więc tutaj już bym sobie zawsze się zastanowił. To jest często taki temat, też będziemy o tym rozmawiać, o data managementie na frontendzie. Wydaje mi się, że tutaj mógłbym właśnie ten podpunkt z tym utożsamić, ale może to powiem w późniejszym czasie. Dzisiaj. Marcin, mhm. Marcin Ludwik, chciałeś coś dopowiedzieć? Tak, właśnie, Marcin. Poruszyłeś tutaj bardzo ciekawy wątek, mianowicie, jakby, kto wybiera te firmuarki. E, e, ja może pod, powiem swoje trochę przemyślenia na ten temat. I to już od razu mówię, że nie mam żadnych statystyk, tylko to po prostu są takie moje e, nie wiem, obserwacje. Wydaje mi się, że oso osoby wybierające Reakta bardzo często są osobami, które lubią. Powiedzmy nowości przeskakują, tak powiedzmy, kwiatka na kwiatek, tak? Czyli wybieraję sobie, robię sobie w jednym projekcie pół roku, później idę sobie do nowego projektu, w nim zastosuję nowe biblioteki i cały czas mamy taki, nie wiem, rzut do czy jakieś tam powiedzmy innej substancji w mózgu, i cały czas jesteśmy w tym powiedzmy, trybie, tak? A osoby. I patrzę, przynajmniej u nas w firmie, jak pracuję z Angularem, to te osoby zazwyczaj pracują po kilka lat w danych projektach, tak? Czyli jak one się nauczą tego Angulara, to one chcą, żeby te projekty były długo, długoterminowe, jakieś fajnie rozwijane i tak dalej. I tutaj myślę, że jest jakby kolosalna, powiedzmy, różnica w inicjatywie osób, które wybierały jednego, jeden, jedno rozwiązanie na drugie, tak? Bo tutaj mamy cały czas, pójdziemy sobie porobimy w, w tych rozwiązaniach, pójdziemy do e, zaraz do innego projektu, w innych, e, To też ma swoje minusy, bo jeżeli nie jest. Jesteśmy długo w projekcie, to nie widzimy, powiedzmy, czy w ogóle wybór tego frameworka, czy ten biblioteki był dobry do tego projektu, tak? Bo jeżeli po pół roku czy pół roku wyszliśmy, no to nie wiem, jak ten projekt będzie wyglądał za 3-5 lat i czy dalej to się sprawdza. Tak, ja tutaj muszę Marcin dodać to, co tu powiedziałeś pokora, brak pokory. Podpisuję się rękoma, nogami. Tak, krucjata wewnętrzna u mnie jest mocna, żeby gdzieś tamtą pokorę jednak, żeby była. My wszystkiego nie wiemy, tak? I tutaj też na pewno wyjdzie w trakcie rozmowy, że na wszystkim się nie znamy. Ale, Marcin Ludwik, nawiązując do tego, co Ty powiedziałeś, czy nie jesteśmy w stanie tego połączyć y, trochę z tymi firmami, o których na początku wspomniałem? Tak jak wspomniałeś, przeskakujemy z technologii na technologię, et Startupy, firmy, które niedawno powstały. Popatrzmy jeszcze raz. No to troszkę pewnie nieprawdziwe porównanie, tak jak sobie gdzieś tam już powiedzieliśmy nieprawdziwe z tytułu tego, że na pewno te firmy również innych używają rozwiązań, ale na razie odrzućmy yy, to, to, to rozmycie: Microsoft, Sony, Forbes versus Instagram, Netflix, Roblox. No właśnie, to co na początku powiedziałem, to są, to są angularowe projekty. No firmy, które są lata na, 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 na rynku, może potrzebują e, większej stabilności, można to tak nazwać. E, troszkę bym mógł to powiązać z tym, co teraz powiedziałeś, i wydaje mi się, że tak poniekąd, poniekąd może być i tak to poniekąd może wyglądać. Bo znowu powtórzmy, to jest bardzo istotne. Angular przynosi ze sobą wszystko. No, prawie wszystko. Nie musisz się martwić, jeżeli chodzi, jak ja mam obsłużyć formularze. Czy ja mam używać TypeScripta? Czy czego ja mam użyć, żeby rozmawiać z zewnętrznymi resursami? Tak, żeby komunikować się z API. Co ja mam zrobić, żeby zrobić, nie wiem, Server Site Rendering albo coś w tym stylu? My to wszystko już mamy w rakcie. No dobrze, no to teraz jak pisać CSS-y? No, i każdy projekt, który patrzyłem, miał te CSS-y pisane inaczej. Jak robić formularze? No, każdy projekt ma to inaczej zrobione, co nie? Eee, abstrahując od tego, że w dokumentacji ja poległem, ale tak, to zaraz będziemy pewnie wyrzucać <noise> jakieś minusy związane z tymi frameworkami. Czy możemy przejść do statystyk, o których wspomniałem? I ja wykorzystałem stronę. Ale wydaje mi się, że ona kłamie. <laughs> ale ale, Bill Swift. jest taka strona, gdzie można sobie zweryfikować technologię stron internetowych, na czym one bazują. Tam wiecie wszystko, co nie WordPress, e-commerce, Shopify, etc. I teraz tak. React niby 11 milionów. 11 milionów. Prawie 12 milionów stron internetowych bazujących na reakcie. Angular Tutaj mam wrażenie, że coś jest nie tak, bo Angular JS. Ja nie wiem, czy oni dobrze rozumieją w tym BuildSwift, co to jest Angular JS, i czy to jest dobrze zrozumiałe. Bo Angular JS musimy to sobie też jasno powiedzieć. To był Angular ten jeden, ten taki, co ma bardzo słaby PR, tak, i on już nie istnieje. Jego support w ogóle chyba już skończył się, o ile się dobrze orientuję. Ale Angular JS prawie 2 miliony, a sam Angular, czyli to, co teraz nazywamy tym Angularem. Prawilnym, nazwijmy to w ten sposób. No to tylko 100 tysięcy. Mam wrażenie, że tutaj coś jest nie tak, w sensie, że ten angular, że jest gdzieś tam nachodzi na tego angulara. I to jest jedna statystyka. Czyli, no, nawet jeżeli to jest przekłamane, no to widzimy, że Reakta jest więcej na rynku. Za chwilkę dojdziemy do tego, bo przypuszczalnie poruszymy temat, że angularowe aplikacje są interne. Eee, co też będzie wpływać na to, że te strony nie są dostępne publicznie. I żeby było jasność w kontekście tego, co te liczby nam mówią, no to ogólnie na świecie mamy ponad 1 jed, miliarda stron internetowych, co nie? 11 milionów rakt, niecałe 2 miliony niby Angular, ale to trzeba zweryfikować, bo mi się coś tutaj nie dodaje. Ponad miliard stron to jest, e, istnieje w ogóle na świecie. I to są jakieś statystyki, które sobie można wyekstrahować, czyli widzimy Reacta jest więcej. I teraz musimy poruszyć tą kwestię. Troszkę o nią zahaczyliśmy, a mianowicie próg wejścia. Bo to jest mit, a może nie mit? To się zaraz przekonamy. A mit brzmi tak. React, nauczysz się wieczór i umiesz, robisz Angular. Bardzo wysoki próg wejścia, dużo się trzeba nauczyć, długo, dużo trzeba czasu poświęcić, żeby coś zrobić. To jest mit. Co o tym myślicie, Marcin Ludwik? A czy mit? Przepraszam. E, 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 to, to jest stwierdzenie i teraz porozmawiajmy sobie czy. Tak, to jest. Tak, tak, tak. <laughs> Pewnie. tylko tak się, się zastanawiam. Bo to zależy na jaki poziom chcesz wejść z rozumienia tego firmworka. tak? Jeżeli chcesz wejść na poziom takiego naprawdę eksperta, że miejsce jest w Webechach, to, to się zgodzę, że to nie jest, to Uważam, że to nie jest mit, bo naucześnie się Angulara dobrze. To myślę, że gdzieś tak od pomiędzy 1000 a 2000 godzin, plus kilka lat pracy na projekcie. 1000-2000 godzin po godzinach uczenia się tego plus jeszcze z rok z dwa pracy na, na projekcie, gdzie w reakcie myślę, że jesteś w stanie maks kilka miesięcy to samo, to samo zrozumienie mieć. Bo wystarczy. Pomijam tutaj, powiedzmy, jakieś design systemy i store management, nie? Skupiam się sam na takim, powiedzmy, podobnych funkcjonalnościach, co Angular out of the box dostarcza, czyli formularze, routing i system do renderowania, tak? I w racie, no, nawet przeczytanie tego kodu w Reactzie to zajmie szybciej niż po prostu w Angularze. Żebyśmy chcieli kod taki w Angularze przeczytać, to jest tam, no, nie wiem, z kilka tygodni pewnie, żeby to, to siedzieć i go zrozumieć. Aczkolwiek jest to dużo łatwiej, Napisany lepiej i się go o wiele lepiej czyta. Znaczy osobiście kod traktowy to jest jakaś tragedia do, do czytania. No i generalnie też Angular wiele więcej wzorców. Jakby używa tak, bo samo chociażby użycie RxJS, Tak, żeby dobrze poruszyć się w angularze, no to jest to master, tak? I sama nauka programowania reaktywnego no to może zająć komuś miesiące. Żeby dobrze zrozumieć te koncepty, jakieś pipe i, i, i tak dalej. A na takim podstawowym poziomie to te, też mi się wydaje. W sensie, może to nie będzie adekwatne porównanie, ale jak ja kiedyś zaczynałem się uczyć Reacta, to dosłownie przeczytałem dokumentację, tylko to było jakieś 6 lat temu. tak Czyli weekend usiadłem, przeczytałem dokumentację i widziałem, to używać. Tylko też trzeba wziąć pod uwagę, że to był już mój chyba jakiś piąty framework, który się nauczyłem, więc ja po prostu to się uczyłem na zasadzie, że dobra, tu używam jakichś takich wzorców, to, to robisz w tym tak. Miałem po prostu porównanie do, do tych innych rzeczy. No i tak, no, wydaje mi się, że jednak to nie jest mil że po prostu w, w Angularze. Angular ma o wiele większy po prostu próg wejścia. Tak, tutaj poruszyłeś kwestię, które wydaje mi się, że trzeba też troszkę rozszerzyć. A mianowicie, czyli jest taka tabula rasa, czysto uczymy się czegoś. Angular wymaga więcej do nauki, bo ma też ze sobą o wiele więcej. I dodatkowo ma pewne koncepty. Prawda? Strukturę i architekturę. W Reakcie tak. mamy bardzo mało i to, co wspomniałeś, ja teraz, tak jak mówię, komercyjnie jestem w nowej firmie, gdzie z Angulara przeszedłem na Reakta, czyli komercyjnie zacząłem teraz w Reakcie robić. I to jest jedna godzina rewelacyjnie napisanej, szczerze, takiego, wiecie, onboarding guide'u reaktowego, i ty wiesz o co chodzi. I teraz tak. I reakt jest prościutki. Ale teraz na pewno istotną rzeczą jest to, że w reakcie musisz znowu ten cały tooling wokół wybrać. I to już nie jest proste. W angularze, zobaczcie, proszę, że ja wszystko mam. A ja teraz wiecie, i ja mam fajną perspektywę, wydaje mi się, bo ja właśnie dosyć świeżo w, komercyjnie w reakcie się poruszam. I jeżeli chodzi o reakta, ja nie wiem, co jest dobrą praktyką. Formik nie formik, wiecie, yy, jakby co ja mam użyć, tak? To, co ma najwięcej gwiazdek na, 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 na GitHubie i najmniej szusów. co nie? Jakby pierwszy, pierwszy faktor, który mi się pojawia w głowie. Więc sam React jako lipka prościutkie. Ale co użyć i wysetapować nową aplikację? Oj, wydaje mi się, że tutaj można naprawdę zrobić w cudzysłowie kuku, bo osoba z małym doświadczeniem może wziąć takie podejścia i takie narzędzia, które po prostu będą złe. W Angularze mamy już ten setup. Oczywiście wszystko można z, zepsuć, ale jest mniejsze prawdopodobieństwo, bo tam mamy CLI, Angular CLI, mamy coś, co nam ok, to się tak mniej więcej robi. A tak jak już wspomnieliśmy, w nawet nie wiadomo, jak CSS-y pisać. <noise> po prostu. Więc to jest ta moja perspektywa, że ok, to jest prosty koncept, ale idąc dalej... Wow, no to teraz trzeba, wiecie, doświadczenia mieć, wydaje mi się, z wieloma projektami i po prostu zrobić błędy, żeby wybrać najodpowiedniejsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o Reakta. I dalej poruszę temat, to co ty wspomniałeś. Jeżeli już się umie Angulara i jeżeli już się umie Reakta, to wysunę taki wniosek, że tobie będzie o wiele łatwiej wejść w projekt angularowy z wiedzą angularową jakiś nowy, bo on będzie o wiele bardziej podobny do siebie. A jeżeli chodzi o reakta, to jest znowu co projekt? To jest po prostu nauka na nowo konwencji, struktury, komunikacji, narzędzi. I patrząc na to, co szybciej się uczymy, jasne, wychodząc z punktu zera, szybciej się nauczymy reakta, ale uważam, że na przykład wchodząc do nowego projektu, w reakcie o wiele dłużej nam zajmie czasu. Wiecie, abstrahuję od tego, jakie jest architektura, bo można to naprawdę fajnie zrobić i wtedy się czyta kod jak książkę, nawet reaktową, ale ogólnie rzecz biorąc, prawdopodobnie napotkasz konwencje i rzeczy, których wcześniej nie widziałeś, o ile nie masz jeszcze dużego doświadczenia w angularze, będziesz to rozumiał. I prawdopodobnie nie napotkasz takiego ładnego projektu, bo rzadko się takie napotyka. Tylko ja jeszcze się nie na... Tak, tak. I w angularze to samo, nie? W angularze to samo. Nie wiem... Nie wiem tylko pytanie, gdzie można coś bardziej zepsuć, bo w angularze oj, można bardzo, bardzo dużo, mimo że wszystko jest, to i tak to można zepsuć, tak? Na przykład, wiem, masz, masz RXJS-a, a piszesz go według nie, nie tak, jak się powinno pisać, według zasad programowania FRP, tylko piszesz tak jak leci, tak, tak żeby zwróciło wartość, nie? więc to jest wszystko, wszystko można, naprawdę można wszystko y, zrobić. Nie? Ale w Reakcie na przykład pomyślmy sobie, można trafić na projekt, gdzie nie ma TypeScripta. To jest dopiero bardzo... No właśnie, to no właśnie. I tak możemy pisać, prawda? I to jest to, bo popatrzcie, z tą wolnością, wiecie, jak to zwykle, Wiąże się ogromna odpowiedzialność w kontekście reakta, tak? Mamy tą wolność, no ale okej, okay, my ja mam poczucie, że my musimy przerobić parę projektów reaktowych. pomimo że to jest turbo proste, żeby wiedzieć jak robić i jakich narzędzi używać. Tak. A statystycznie że naprawdę trzeba No dawaj. Statystycznie każdy chce wielką wolność, ale nikt nie chce brać odpowiedzialności i Otóż to. I Otóż jak to to się wszystko rozmija. Tak, zgodzę się, że dodam do tego, co Szymon powiedziałeś. Nawet jeżeli masz sporo doświadczeń, to i tak nie unikniesz błędów. I to podam może swój właśnie przykład, że my, u mnie był taki flow, że pracowałem w Reactie, później w się później Angularze, później właśnie zrób, wróciłem do Reacta i Miałem tak doświadczenie z formikiem, dobre, no i jak startowaliśmy nowy projekt, wybraliśmy właśnie formika. No i okazało się że po jakimś czasie, że to był błędny wybór bo w ogóle formik na 600 linie kodu miał ponad 600 i 600 otwartych. To raz, a dwa się okazało, że ma duże problemy po prostu z wydajnością. No i musieliśmy zmieniać bibliotekę po prostu w trakcie życia projektu. Na szczęście mieliśmy jakieś tam repery porobione, więc to nie było jakieś tak e, bardzo, aż ciężkie, nie zabolało nas. No ale, no, mimo wszystko, e, ja miałem wtedy jakieś, nie wiem, ponad 10 lat doświadczenia. Tak, i się zdarzały mi takie rzeczy, że biorę złą bibliotekę. Więc, no tutaj właśnie do. No właśnie. Rata, no, bardzo dobry, właśnie wątek poruszyłeś, tak? E, czy właśnie, że musisz przerobić jakieś określone projektu, żeby że wiedzieć, które taki są właściwe i nie powoduje błędów. Dokładnie, więc tutaj Prawda? Szybko się uczymy, ale, ale co dalej? Mamy tą wiedzę, jak wchodzimy szybko do projektu, jak go szybko rozumiemy, jak szybko dajemy jakąś wartość, prawda? Znowu, tutaj jeszcze zahaczmy o ten temat, co ty, Marcin, mocno Marcin Lewicz poruszałeś, a mianowicie to, że CV, tak? Driven Development, tak, tak, tak. to nazwałeś? Tak. Ojej, tak, jakby moje doświadczenie też pokazuje, że nawet może nie CV, ale resources. Wiesz o co mi chodzi, że to co mamy dostępne i nie patrzymy już za bardzo na to, jaka jest wiedza w tych resursach, ale w, tych, w tym, w tym frameworku będziemy robić. Okay. Z mojego Ty doświadczenia wdech? to zawsze źle wy, wychodziło. Zawsze źle. I bardzo ważne jest to, żeby mieć osobę, chociaż jedną, która będzie to nadzorować. I tutaj, niezależnie, wydaje mi się od frameworka, czy Angular, czy React, niezależnie. Jeżeli mamy małe doświadczenie i tylko i wyłącznie potrafimy pisać, wiecie, komponent, no bo na samym końcu w tych frameworkach to tylko o to chodzi. Piszemy komponenty i one mają ze sobą się komunikować. Banał. Ale jeżeli tylko to umiemy, to my schronimy. I w tym, Tam, i w tym. Tak. I tutaj jeszcze bym dodał, że e, z mojego doświadczenia e, powiem, że. Dużo osób w ogóle mało na frontendzie dbało o architekturę, tak i teraz właśnie jak w projektach raktorych to jest jakiś no czasami jakiś masownik po prostu, nie. Czyli wszystko jest, wszystko jest używa wszystkiego ciężko się połapać po prostu, jak to działa, i w tym wypadku podejście angularowe, że oni przynajmniej mają jakieś w dokumentacji chociaż jakieś praktyki, i tak dalej, i te projekty wyglądają i razy oko tak samo, no to uważam, że to jest duży plus, tak? Że jednak w pewnych powiedzmy, aspektach nie ma tej dowolności i są jakieś narzucone chociażby rzeczy, albo przynajmniej opisane jakieś praktyki, tak? No bo taki Facebook, może dla nich te, to podejście jest ok, tak? Tylko, że oni po prostu zatrudniają w ogóle o wiele inne osoby, tak? Żeby tam, powiedzmy, te osoby przede wszystkim mają mentorów i którzy są yy, w stanie to nauczyć się. Po drugie, oni często bardzo mają takie osoby, które w ogóle wymyślają jakieś nowe rzeczy, tak? Ile osób na co dzień mieliśmy... Yy, do, powiedzmy, pracowaliście z takimi osobami, tak, że w sensie ktoś wymyślił jakiś nowy patent architektoniczny, albo w ogóle napisał nowy framework, no się może zdarzy, to nie wiem, zaraz w karierze z taką osobą pracować, tak, i, i teraz na, u nich może to podejście się będzie bardzo dobrze sprawdzało, tak, ale w większości projektów ono się nie sprawdzi, tak, bo w, ile projektów ma, powiedzmy, jakieś, nie wiem, setki, tysięcy czy miliony komponentów, na przykład, tak, a do tego, na przykład, jak został, powiedzmy, stworzony, tak, żeby bardzo dużo mieć małych komponentów i to renderować i, i tak dalej, no i, I teraz, jeżeli się pracuje w mniejszym projekcie, to są o wiele ważniejsze inne rzeczy. tak Jak dobrze na przykład stworzyć tę strukturę, tak żeby teraz nowa osoba przyjdzie do tego projektu, to ona się w miarę nie szybko odnalazła. A dodatkowo, żebyśmy nie mieli problemów, jakichś na przykład cyklicznych zależności. Tak? Czyli że e, jakieś mamy trzy elementy i te trzy elementy między sobą jakby siebie nawzajem wykorzystują. I co później może prowadzić do takich problemów, że spędzimy kilka dni czy po prostu na... Na dojście do tego, które to są trzy elementy, bo. No. Dokładnie. Tutaj wydaje mi się, że właśnie Angular y, po, po, swoją strukturą i swoim podejściem poruszył to, co Ty powiedziałeś, właśnie temat architektury. Wydaje mi się też, i tutaj poprawcie mnie, jeżeli uważacie inaczej, ale y, no, na kanwie Angulara, tak, powstał Enix, i to też wydaje mi się, że. Enix już oczywiście nie jest tylko z Angularem, to trzeba bardzo mocno wyekstrahować. Narzędzie do zarządzania Monorepo, ale zmierzam do tego, że na kanwie Angulara i wokół Angulara jakichś podejść i narzędzi zaczęto rozmawiać o architekturze na frontendzie. Że to właśnie tym driverem był bardziej Angular. Oczywiście, nie to, że nie tylko React. Ja tutaj. Uwypukleń używam, ale że wokół Angular'a częściej więcej na te tematy się rozmawiało i wydaje mi się, że nadal się więcej rozmawia. No bo sam sobie Angular, tak jak powiedzieliście, ma jakieś. Wiecie, ktoś, kto tylko design robił, nie umniejszając, ale po prostu HTML CSS, no to będzie mu o wiele szybciej robić coś w reakcie bo tam nie będzie musiał rozumieć, co to jest Dependency Injection, nie będzie musiał rozumieć, co to jest modułowość, nie będzie musiał rozumieć, no właśnie, e, TypeScriptu, tak? No bo JavaScript znowu wolność, y, którą gdzieś przez TypeScript odbieramy. Zmierzam do tego, że właśnie z tej perspektywy, załóżmy, designera, który jest bliższy temu, jak dana strona, jak dany element, jak dany produkt ma wyglądać, będzie łatwiej użyć Reacta niż właśnie Angulara który ze sobą bierze te rzeczy. I teraz, czy to jest dobre, czy to jest złe? Ja osobiście uważam, że to jest bardzo dobre, ale nie do wszystkiego, jak zwykle. I teraz przykładem, który, bo jakby wchodząc teraz w, załóżmy, znaczy, czy możemy poruszyć branżę bądź jakieś, e, jakieś tak, branżę. to jest dobre słowo, gdzie dany framework, Uważać by mogło a priori, że będzie lepszy, bo ja tutaj bym dał właśnie przykład e-commerce, gdzie w firmie 100, gdzie teraz właśnie pracuję, mam wrażenie, po tym krótkiej mojej historii, gdzie React lepiej pasuje przez tą mniejszą, o wiele bardziej granularność komponentową i możliwość dostosowania. E-commerce to jest świat, gdzie najważniejsza. Jednym z największych czynników jest to, żeby jak najszybciej bez downtime'u dopasować wygląd. Dodać nowy produkt, marketing, kampanię reklamową. W Angularze mam wrażenie, że tego typu podejście by było dłuższe do zrealizowania, bardziej wymagające zasobów i czasochłonne. Poruszając temat tego, jakie branże uważam, że lepiej można by było dopasować jakiś framework, e-commerce. Myślę i oczywiście to jest generyczne moje spostrzeżenie. Z reaktem się pasuje. Jeżeli chodzi o ideologię, co wy o tym myślicie? Marcin Ludwik. No, szczerze nie wiem, znaczy, nie pracowałem w WikMarcie, e więc ciężko mi się wypowiedzieć na temat tej branży. Myślę, że to było trzeba znów sobie rozpisać jakieś czynniki, tak? No bo teraz podałeś powiedzmy. Czynnik pod tytułem szybkość developmentu, może jeszcze szybkość renderowania strony, tak? które są pewnie dla e-commerce bardzo. Szybkość dostosowania. Szybkość e dostosowania, czyli chodzi o to, że masz stronę, e aplikację i ona praktycznie każdego dnia ma wyglądać inaczej. W kontekście tam ma być inny target, inny marketing, ma być e e marketing personalizowany. E e tak, ale e e teraz To musisz... ma być zarządzane przez osoby nietechniczne, co nie? No, no właśnie, pytanie, no to kolejny czynnik, tak? Jeżeli to ma być rozwijane przez osoby nietechniczne, to to może jest dobry czynnikiem, ale to też możesz rozwiązać na wiele sposobów, tak? Możesz to zrobić za pomocą markdowna. Możesz na przykład zrobić mikrofrontendy, tak? Teraz mogę ci osobne zespoły testować nad osobnymi funkcjonalnościami. Wiesz, temat jest wydaje mi się bardziej skomplikowany, jasne. Na Oczywiście. Na No to pytanie, czy do się. Tylko tutaj się to zastanawiam. Czy Reakt, czy, czy angular, czyli Właśnie. Właśnie się, się zastanawiam, czy na pewno. Tylko, tylko dodam, przepraszam no. bardzo, bo to jest istotne, czy chodzi mi nie o to, bo oczywiste jest to, że można każdy każdą branżę obsłużyć jakimś tam frameworkiem i znaleźć zastosowanie rozwiązanie, ale bardziej czy my możemy dać jakiś insight słuchaczowi, że hej, jeżeli to, co ty też Marcin wcześniej wspomniałeś, jeżeli bankowość no to chyba będzie bardziej Angular pasować, tak? Czy, 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 reakt, czy tego typu rzeczy. Czy możemy w ogóle o takich rzeczach rozmawiać, jak uważacie? Ja, ja bardziej o tym wspomniałem, że to jest taki mit i że właśnie uważam, że nie powinniśmy raczej, że nie powinniśmy, powinniśmy dostosowywać się do tego, do takiego węższego skopu, do tych driverów architektonicznych, które są definiowane na naszym konkretnym poletku, do konkretnego projektu, a nie na poziomie czy firmy czy branży. Mhm, tak, bo czyli kompletnie uzna. nie idziemy takim insightem, yy, okej, okay, tak, bankowość tak. to od razu Angular. Ja bym tak. nie szedł, ja bym w ogóle nie szedł, bo teraz tak, jeszcze, jeszcze chciałbym właśnie tutaj nawiązać, co ty mówiłeś. E-commerce, okej. Okay bo server side rendering. Server side rendering w Angularze jest jakąś tragedią i i ciężki, lekko ujmując, ciężko. działa. No, działa, jakoś tam działa, jakoś tam działa. Powiedzmy, jakoś tam działa nie jest, nie jest to oczywiste, jeśli a w e-commerce wiadomo. No, nie ma server side renderingu. Nie, czy, jakiego, czy na przykład nie wiem, generowania statycznych, statyczny, statycznych stron, no to nie istniejemy. Nie istniejemy, bo nikt nas nie, nie zna, bo nie, bo nie indeksują nas przeglądarki, nie ma nas, po prostu nie ma, więc tutaj no duży, bardzo duży tutaj plus, ale też pytanie, czy React, czy może coś innego? No, czy, no raczej React, no raczej to będzie React, tak, ale. ale też nie jest tak, że się po prostu w czymś, w czymś innym nie da, nie? I teraz tak, jeżeli też zależy, mówimy o jakim e nie? Czy to e-commerce już na przykład, gdzie tutaj mamy typowe, produktowe, produktowe yy, yy, strony, wielkie agregaty, sklepy, czy też na przykład o poszczególnych landingach, nie? Landing page, no ja bym w Angularze nie robił, wolałbym zrobić w Reactie, bo o wiele szybciej, łatw łatwiej, łatwiej, tak, na landing page'u co jest najważniejsze? Design, design treść, tak, no i o wiele łatwiej jest przekuć y, treść i design w, y, w Reacta, tak, nawet, nawet, są, nawet są gotowe no-cody, które będą tutaj generować nam z, bezpośrednio z figmy na... Reacta, takich no-codeów nie ma na Angulara. I dla mnie to by byłby naturalny wybór. Marcin, ty czego użyłeś, jak robiłeś teraz landing, e, landinga swojego? Chetamala i css a. Tylko. Tak. Okej, okay. to też jest. To też jest. To, też tam, bo to, to, jest to tak? tak, to zwajdę do, do kompilacji e, z Nixem? tak sobie mam wiele projektów, że sobie to w ten sposób ogarnąłem I zależało na tym, żeby to było jak najprostsze po prostu, żeby nic nie pakować. Po, po co mam? Jak mhm. z, używać jakiegoś frameworka, e, skoro on nie jest potrzebny, tak? Mogę to, jeżeli mogę mhm. to zrobić, jak najprościej, jeżeli się da, jeżeli, czyli HTML i CSS, to dlaczego mam tego nie zrobić. Okej, mhm. okej. Okay. Okay. A gdybyś miał zrobić landing i wybrać na przykład, czy React, czy Angular? To zależy. Znaczy nie robiłem SSR ani w tym, ani w tym. Więc nie hmm. wiem. Robiliśmy SSR -y w view. To prawdopodobnie co hmm. bym wybrał, bo po prostu to znam. tak? Okay. I, okay. i wiem mniej więcej, jak to, jak to działa jak to zrobić. Więc ja hmm. się to zawsze okay. tym kierowałem, że wiem, jak coś zrobić i mnie nie interesowało, że teraz spędzę, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie na rozwiązywaniu jakichś problemów, tylko właśnie użyć czegoś, co, co wiem, tak, I, i żeby się nie zagazakować w tym, no bo teraz e, coś mi też bardzo mocno z, e, może nie zmieniło, już wcześniej miałem takie myślenie, powiedzmy, biznesowe, ale powiedzmy robienie własnych produktów to właśnie uświadomiło to, jak biznes trochę na to patrzy, tak, bo jeżeli ty coś robisz, to jeżeli chcemy wydać produkt jakiś, tak, to ja nie chcę spędzić na tym, nie wiem, trzech miesięcy po prostu, bo ja nie mam tego czasu, żeby to, to robić, tak? Ja chcę po prostu zrobić to środkami, które mam, które umiem, jak najszybciej po prostu i dostać rezultat, tak? I bardzo często biznes do tego też podchodzi, także Że wypuśćmy cokolwiek, my chcemy na tym zarabiać, tak? Ale nieważne, że nawet który framework, cokolwiek, po prostu domnić szybko, zróbmy jakiś MVP, to ma zacząć zarabiać, jak zacznie zarabiać, to my nawet to przepiszemy, bo będzie kasa na to. Tak, to jest też podejście, które. No i tutaj znowu less code, no code, ale to może, może poruszymy w jakimś kolejnym odcinku. Okej, okay. no to teraz temat, który powiedziałem, że też poruszymy. Ja na szybko zweryfikowałem oferty pracy. Wydaje mi się, że to też jest interesujące i ciekawe i może dawać jakiś insight. A mianowicie, zobaczyłem pracuj.pl i just join IT. Więc tak, z pracuj.pl Angular i React podobna ilość pracy, ofert pracy. Co mnie zaciekawiło, zaintrygowało. Muszę tutaj dodać, że niestety filtrowanie znowu jest chyba takie sobie, ponieważ jak tam wpisywałem Angular, no to też wychodziły prace z Reactem. Jakby nie wgłębiałem się też w kontekście tego, jak to jest to filtrowane. Jakaś wartość, która wydaje mi się, że może dać nam do myślenia, Czyli na pracy PL podobna ilość, a Just Join IT to się już różni. Y, Angular prawie 400, React 700. Też filtrowanie trzeba wziąć pod uwagę, że może być takie sobie. Mm. Więc PL podobna ilość, Just Join IT, Reakta więcej. Oferty, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, bardzo zbliżone. Czyli najwyższe stawki mniej więcej się pokrywały. Średnie były mniej więcej bardzo. Podobne. Tutaj znowu możemy poruszyć pewien mit, że właśnie, może mit, może nie, zależy jak na te statystyki sobie też popatrzymy, może też Wasze personalne odczucie, a mianowicie, że jest mniej pracy związanej z Angularem. I ja tutaj zacznę, że uważam, że nie. W sensie inaczej, jest odpowiednia ilość pracy, żebym czuł, że jest bezpiecznie. To jest coś, co wydaje mi się jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi o Angular'a i w wrakcie, uważam, że jest to bardzo podobne, może troszkę lepsze. Więc ten aspekt, ten mit chciałbym rozwiać w Angularze i wrakcie. Znajdziemy pracę. Co myślicie? Ja myślę, że tak. Ja myślę, Marcin. że tak. Jeśli y, może. Tylko dobra. To teraz jest kwestia taka, że to też się bardzo zmienia. Tak. No. Y... Poprzednie lata na pewno, na pewno były tutaj pod znakiem Reacta i może były jeszcze wię, większe tutaj dysproporcje. Teraz się trochę znowu zmienia i, angu i praca w Angularze pojawia się coraz, coraz częściej. No to też się wiąże z tym, że Angular wyszedł trochę z takiego dołka, w którym powiedzmy tam był, w jak w, były wersje powiedzmy. 8, 9, 10, 11 to były takie dwa lata, kiedy ten angular troszeczkę podchodziły dobre osoby. Nikt nie, tam nie, nikt nie dołączył do tego teamu. Teraz troszeczkę zupełnie inaczej. Angular idzie tak prężnie do przodu, że aż miło popatrzeć. No i tej pracy też Bo jest tam więcej. chyba Tam chyba jest szefowa nowa. Ja teraz zapomniałem imienia, ale wydaje mi się, że odkąd ona dołączyła, ona w ogóle. Kurczę, imię i nazwisko będę musiał zweryfikować później. E, chyba w AWS-ie, w Netflixie, o ile się nie mylę. E, dosyć prężnie działająca pani, i ona przejęła e, jakiś dział w Google, i który również jest odpowiedzialny za Angular'a w anggulera. 2021 roku, dokładnie. I e, ja, też widzę te zmiany na podstawie tego, że YouTube na Angularze o wiele prężniej zaczął działać. Bardzo mi się podobają te ich insajty z Angulara, związane z tym, jak coś nowego jest wprowadzone. Załóżmy typowane formy i oni dają dwuminutowy filmik na temat tego, jak z tym pracować, jak się do tego mikrować i e, jak tego używać. Moim zdaniem petarda, rewelacja. Wcześniej tego nie było. I to, to też to na pewno wpływa to jest... na to, jak odbieramy. Bo w ogóle Angular ma bardzo słaby PR tego też chyba nie poruszyliśmy. Na tak. pewno to jest pokłosie tego, że Angular JS zrobił ten PR, który też no, można się kłócić, tak? No Angular JS był w pewien sposób innowacyjny, tak? Znaczy oczywiście bazował na big-bownach, i tego typu rzeczach, ale na tamten moment no, był czymś, tak? Czymś co miało wiele wad. To też trzeba jasno tak. powiedzieć, A. ale był czymś. Pomaga i teraz tak. chyba ta Mów, Marcin. On trochę nie udźwignął chyba ciężaru własnego jakby jakby tak? Bo oni wypuścili framework i w pewnym momencie, jak wszyscy zaczęli tego używać i naprawdę w dużych aplikacjach to się okazało, że no trochę on nie do końca się sprawdza w tych naprawdę dużych aplikacjach, a to był jeszcze czas bardzo szybkiego rozwoju internetu, gdzie na początku nie było takich potrzeb jak Angular startowa, później jak się pojawiły, no to się okazało, że on sobie nie radzi, ale widzę tutaj bardzo dużo zalety tego, że było coś takiego jak JS. Bo mianowicie Google nauczył się robić frameworki. Tak, i teraz ta Dokładnie. druga wersja Angular'a, to widać, nie wiem, ile oni czasu spędzili, ale podejrzewam, że masę na przemyśleniu nad tym, jak ten framework powinien działać i to naprawdę po prostu widać lepiej. Znaczy, w sensie, jeżeli popatrzymy sobie na rozwój tego Angular'a, to nie ma czegoś takiego, że on jest wywrócony do góry nogami, co się dzieje bardzo często w świecie Reacta i no, w Reactie samym sobie taki, bo mieliśmy powiedzmy najpierw podejście klasowe, teraz mamy hooki, ale też w bibliotekach i to, co jest ogromnym problemem, bo na przykład podam kilka przykładów. Recruiter z wersji piątka na szóstka się zmienił API, tak? Teraz musi przeoraz całą aplikację, żeby to e, zmienić. E, Material UI z wersji czwartej na piątej zmienił się całkowicie. My spędziliśmy miesiąc czasu na po prostu przepinaniu, podbijaniu biblioteki. W Angularze odpalasz jedną komendę, maksymalnie tam, jeżeli robisz to regularnie, to podejrzewam, że maksymalnie na dużych projektach, tam z dzień, może dwa czasu spędzisz i to działa, tak? A w reakcji, no to kurde, musisz... E, no, ale szybciej to jest e, niż w, powiedzmy w rakcie, tak? Gdzie my, tam w półtorocznym projekcie musieliśmy miesiąc czasu spędzić na tym, żeby materiał UI podbić. No, to jest chory, no, w mojej opinii. No, i to tak, jest w Angularze problem. czegoś takiego nie mieliśmy. Tak, w Angularze, w angularze czegoś takiego nie mieliśmy. I teraz rzecz. Mamy znowu problem ze storybookiem. Przy Angularze 16. <laughs> Nowy Storybook znowu zmienił całkowicie api, ale on jest akurat robiony przez Reactowców. Który to I jest, jest całkowicie... odcinek, Marcin, gdzie narzekasz na Storybooka? Co, y, co, co średnio co dwa update'y, co dwa update'y Angulara narzekam na Storybooka, bo. Okay. No jest... nie to mamy stały segment od podcastu. Mamy stały segment podcastu. To tak, ale wręcznie to... udowadnia każdego dnia, że się nie nadaje do niczego. No, ale storybooka <coughs> możesz sobie wyłączyć i aplikacja twoja będzie działała, tak? A 3.5.0 nie jest skorupem twojej aplikacji, to tak. tak. możesz sobie podbić i y, dalej no. będzie aplikacja działała, tak? A teraz sobie wyobraź, że na miesiąc musisz wstrzymać development, żeby podbić się jedną bibliotekę. No to, no, to tutaj to jest... jedyna tak. e, taka duża zmiana, znaczy jedna z większych zmian w Angularze, no to był silnik renderowania z Vue Engine na Ivy. Ale i tak mam poczucie, że to tak seamless, bezproblemowo w miarę poszło. Dali narzędzia, żeby, bibliotekom się, żeby biblioteki mogły się przemigrować, bo te biblioteki trzecie wszystkie, bardzo dużo wersji Angulara wspierało te obydwa rozwiązania. Ja osobiście, personalnie nie odczułem z tym problemów, a to był przecież ogromny przełom, prawda? Dopiero eee... teraz odczujemy, od szesnastki nie wspierany jest en, 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 en Od jest szesnastki? NGCC jest już od 16 nie jest wspierany. My na szczęście wersje zredukowaliśmy, co? nie mamy nic już w projekcie, co by było, gdzie trzeba by było backward compatibility utrzymywać. Więc, ale dali bardzo ale dużo czasu, ogóle... tak? Bo nie pamiętam, aiw weszło kiedy? 8 9, coś koło tego, tak? No to do 16 wersji, do 16 wersji jest. Yy... To tutaj e... bardzo wydaje mi się, że warto wyekstrahować fakt, że nawet deweloperzy, znaczy osoby od Angulara chodzi, znaczy pisały do ludzi, którzy tworzyły, którzy tworzyli biblioteki trzecie w Angularze, hej, zamieńcie, tak, przemigrujcie się na Ivy. Czyli tutaj mamy też takie działanie proaktywne. W społeczności angularowej z środka Angulara, po to, żeby właśnie cały ekosystem działał poprawnie. Tak? Mm. Oni chyba, o ile się nie mylę, nie chcę kłamać, ale bo to było dawno temu na jakiejś konferencji powiedziane, że właśnie wyekstrahowali sobie 98% najczęściej używanych bibliotek trzecich napisanych w Angularze i oni sami ręcznie weryfikowali, czy już się przemigrowały po prostu na Ivy. Wchodzić. Nie chcę kłamać, bo to jakiś czas temu informacja, którą gdzieś tam się dowiedziałem, może coś przekłamuje, ale na pewno fakt taki, że sami personalnie prosili, żeby tam to migrować i chyba nawet pull requesty robili do tego, żeby coś takiego było, mm -hmm. no to to jest bardzo duża. I to znowu pokazuje ten aspekt takiego bezpieczeństwa, prawda, związanego z Angular'em. No bo tutaj, o, możemy kolejny aspekt poruszyć. Wiemy w Angularze, jak wygląda release cycle. Tak, Czyli dokładnie mniej więcej, to, co pół to roku. chciałem właśnie teraz powiedzieć. Dokładnie co pół roku mamy wersję, i wiemy, z znaczy, czego, tak wiemy plus, czego minus, się tak? spodziewać. No, zawsze, zawsze, zawsze dwie, dwie, mamy dwie wersje na rok, zawsze, nie? I, I to dokładnie. plus minus tam parę dni może się różnić, powiedzmy, oczywiście nie znaczy, że od razu musimy ją adaptować, bo ona wtedy zostaje wydana, czy jest gotować to różnie, czy nie, to to różnie yy, bywa. Ale, Ale mamy większą wiemy, pewność, że jest gotowa. Wiemy, co się spodziewać, tak? Ja, w tym, ja teraz w projekcie wiem, do kiedy, do kiedy ta wersja jest wspierana. Wiem, kiedy jako y, techlit frontowy, kiedy zaplanować podbicie do kolejnej wersji, ile jeszcze mamy czasu? Wszystko jest klarowne, tak? A nie że są jakieś niespodzianki. To jest świetna sprawa. Ale też tak, y, teraz. Które porozmawialiśmy o takich superlatywach angulara, też nie możemy zapominać, że angular niesie ze sobą też wiele takich problematycznych rzeczy, prawda? Które, które będą jednak wciąż nam się ciągną. Chociażby to, co mi się nie podoba, jak klasy. Wolałbym jednak, żeby to były funkcje, bo klasy, klasy nas zachęcają do korzyst do różnych dziwnych patternów, które znamy z programowania obiektowego, tylko że jak tak patrzę w różne projekty, to większość osób obiektowo coś tam projekt, coś tam programuje, ale zorientowanie obiektowo, no to już nie. I to wtedy się różne takie tworki dziwne z wielokrotnymi dziedziczeniami tworzą, no bo, bo można, bo, bo nie pamiętają ze studiów, że że nie powinno się modelować ale tak, no ale robią tak, bo można. I to jest dekoratory w angularze, które może znikną. Może znikną. Jest na to jakieś gdzieś tam światełko w tunelu, że znikną, bo w obecnie z TypeScriptem 5 nie działają zbyt poprawnie, a wszelkie custom dekoratory kłócą się z. Z bardziej powiedzmy z zaawansowanym dependency injection, więc to nie jest tak wszystko kolorowo na ten moment do końca, ale, ale coś ten framework działa. Wprowadzili ten o standalone komponenty, też niby marketingowo fajnie to wygląda, ale na przykład stendalą komponenty są nie jeśli je użyjemy E, zaimportujemy, a nie użyjemy nigdzie. Więc to też jest tak. Marketing dobry, używamy, ale pod spodem, no nie do końca, nie do końca to, e, to działa tak, jak, jakby się wydawało, że będzie działać. tak? To już Marcin też wspomniał wcześniej o tym, że Reacta, w Reakcie łatwo użyć, e, użyć, może użyć Reakta z innymi frameworkami łatwo. Można łatwo to sobie poskładać. I ja się z tym zgodzę, bo żeby Reacta odpalić w Angularze, to to jest banał, chwila, moment. Ale żeby Angulara odpalić Angular w reakcie, no to już nie jest takie do końca, do końca oczywiste. No i sam, sam jakby taki nie wiem, pipeline, konstrukcja tego, także nie byłaby jakaś taka zbyt mądra. Jednak Angular też przez te swoje założenia no niestety ma te formy, do których, do, e, formy nie, no niezgodne ze standardami JS-owymi, tak jak na przykład React, tak, React, JS Bundle, e, JS Bundle Reactowy, bierzemy, używamy. Z, z Angularem, no nie do końca. I tutaj na przykład, jeśli wiemy, że mamy taki bardzo niestandardowy projekt, na przykład, że Będą tam, będzie właśnie tam, nie wiem, dużo łączonych ze sobą może technologii, frameworków, albo nie wiadomo, co tam się będzie działo, albo będą bardzo niestandardowe, niestandardowe, końcowe urządzenia, na którym to ma być wyświetlane, nie wiem, jakieś terminale, jakieś terminale w, w, w fabrykach czy coś. To uważam, że o wiele. Prościej, właśnie na takich bardzo y, specyficznych przypadkach, działać z Reactem I tutaj React ma wiele plusów jednak. Ze względu na tą też prostotę tej formy, do czego się buduje. I ja bym dodał jeszcze mhm. Change Detection, jeżeli chodzi o Angulara jako minus. Po prostu to jest mhm. ciężkie. Masz, w tym momencie. Okej, okay, są so, dobra. Mhm. Mm -hmm. mówię o zone.js okay. oczywiście okay. teraz mm -hmm. mamy okay. i znowu, ale to też popatrzmy na to co mówiliśmy wcześniej, że Angular mm -hmm. odżył no bo tak, zone.js yy, no musimy powiedzieć to jest mechanizm, który pomaga rozeznać Angularowi co się zmieniło, co ma zupdate'ować i jak ma layout wyglądać mm -hmm. i możemy tym zarządzać yy, to jest ciężkie, w skrócie i teraz musimy znowu powiedzieć, że popatrzmy, że Angular znowu zaczął się zmieniać, ponieważ mamy możliwość wywalenia w JS'a, prawda? Poprzez to, że mamy signala na pokładzie, którego możemy całkowicie w teorii zastąpić. Jeszcze nie widziałem takiego projektu. No tak, ale zostało w, w Z tego co <grym> to musiałbyś to ręcznie chyba trygerować, wszystkie zmiany, tak? Jeszcze tak, nie ma tak, jeszcze tak, nie, jeszcze nie, nie ma jeszcze komponentów sygnałowych. Komponenty sygnałowe dopiero są w, no dopiero są w fazie robienia, przygotowywania. Jak będą komponenty sygnałowe, to tak. Czyli zążeń zawsze mogliśmy wywalić, tylko trzeba by było ręcznie to wszystko robić, nie I, no Dokładnie. I, i teraz. Będą komponenty sygnałowe, będziemy mogli to robić. Na razie mamy te sygnały. Sygnały są cały czas w wersji Developer Preview, więc jeszcze hold your horses, bo różnie to może być i różnie to może finalnie wyjść, ale, ale idzie to. Idzie to w jakimś kierunku i w, jak się no bo popatrzcie z, z tymi Wiecie komponentami to? sygnałowymi. To no. może być ciekawie. Bo poruszyliśmy tutaj temat change detection, ja bym to może właśnie trochę porozmawiał o tym, bo wydaje mi się, że w reakcji jest bardzo dużo taka, powiedzmy, hmm, przywiązanie do tego, że ten change detection w reakcji jest prosty, tak? Bo przecież masz hooka, który ci, jeżeli się zmieni, to przerenderuje komponent, tak? Ale, e, no i jest w jednym tak? kierunku. No, teoretycznie. No, nie, no. Tak. no teoretycznie. No teoretycznie. Tak, to bo teraz masz jeszcze konteksty, które się dodatkowo komplikują, a przy dużych aplikacjach, to ty, tych huków i jeszcze, jeżeli ktoś nie umie dobrze pisać kodu, czyli rozdzielić sobie logiki od komponentów, czyli powiedzmy wynieść całą logikę do jakichś huków, a komponenty zostawić tak, aby y, tego robiły, wyświetlały, tak, to mamy miszmasz. Ja teraz właśnie trafiłem do tego projektu, że ja za cholerę nie, nie jestem w ogóle w stanie powiedzieć, y, gdzie się zaczyna, powiedzmy, y, gdzie miałem zacząć dawagować, a nie o tym, a gdzie jeszcze miałem powiedzieć, gdzie w ogóle się zaczyna czynić detection, nie? I, i, I teraz to, że w Angularze, powiedzmy, to nie jest takie łatwe do powiedzenia, co się zmieniło, tak? Ale tak naprawdę w większości przypadków my to tego nie potrzebujemy. Tak? Czym, czym potrzebujemy wiedzieć, czy ta strona się przerenderuje? tak? Najczęściej to są bardzo rzadkie przypadki, gdzie mamy jakiś problem z performance i to sobie debugujemy, ale w 99% to po prostu robisz jakieś proste rzeczy, które wiesz, że, że zadziałają i o tym nie myślisz. Tak, z tego konceptu wyszedł po prostu Angular, prawda? My się zajmiemy wszystkim i to sobie po prostu e, e, klepkot, a my się zajmiemy tak. wszystkim. A jak Ale to działa widzicie, wtedy? Czy... Ale to jeszcze bym chciał do nawiązać też do tego reacta, bo właśnie no niby jest to przeświadczenie, że jest takie proste, a według mnie nie jest właśnie, też uważam, że nie jest takie proste. Ja też change detection, czyli change detection to jest hydracja, tak, można to tak też nazwać, tak, tylko że tak ładnie nazwane w Angularze, ale no i teraz mechanizm renderingu w tym momencie, bo bardziej tu można było powiedzieć, ok, i nie jest taki prosty w reakcie i ja też mam problemy, żeby tam zrozumieć go jednoznacznie, jak to wszystko, jak to wszystko działa, ale może wyszło z przeświadczenia, że jest prosty, dlatego, że działa w taki że efekt, efekt jest, efekt jest prosty, że, że to wszystko działa dobrze dob, dobrze, jak jest dobrze wszystko napisane, jak jest wszystko dobrze napisane, tak? A jak już to, co mówi Marcin, jest wwalone dużo logiki, która się wykonuje w obszarze komponentów, no to już nie do końca, bo nie jesteśmy w stanie właśnie przewidzieć tak chyba, czy on się będzie re renderował, czy nie. Mhm. Tak, oni tutaj nie chodziło było, tutaj do, do sprostowania. Tak do sprostowania, mi nie chodziło, że to jest łatwe, mi bardziej chodziło o kwestię taką, że w Angularze change detection i z jest ogólnie zarzuca się, że jest ciężkie, to porne, mhm. tak, a że w reakcie to jest, no znowu, no jakby sami tym mhm. kierujemy, etc., więc to jest lekkie. O to mi chodziło. Ale co do mhm. zasady... No to w Angularze tak, to jest prostsze, bo Angular robi to za nas, a w reakcie de facto no, my musimy tym wszystkim kierować i tym y, ustrukturyzować, tak? I, i, i tak hmm. nie, bo teraz jeżeli będziesz miał problem, tak, powiedzmy, performance'owy, to jednak musisz wiedzieć, jak działa ten change detection, a w Angularze jeszcze mamy jakby kilka sposobów na to, jak się renderuje komponent, tak? No i to musisz to znać, albo musisz to doczytać, tak? Czyli w momencie problemu, to są trochę inne problemy, tak? W przypadku Angulara po prostu musisz wiedzieć, jak, zna, jak działa ten mechanizm. W przypadku Rakta nie musisz, bo najczęściej każdy wie, jak działa wirtual dom i to jest proste, ale z kolei w Rakcie musisz jeżeli masz taką sytuację, to i masz po prostu zły kod. To się zakopisz po prostu w tym dojściu, co, co powoduje ten wywołanie tego, tak? I tu to można sprawić spędzić godziny, jak nie dni, po prostu analizując, co się tam dzieje. No, I to trochę inne powiedzmy problemy, tak? Dokładnie. Dokładnie. Wydaje mi się, że powoli zmierzamy ku końca. I teraz proponowałbym. Co wy na to, żebyśmy każdy z nas w jakiś sposób to co teraz powiedzieliśmy po prostu podsumował. Twoje czytaj nasze podejście mała a ostatnia yy, taka informacja dla słuchacza React versus Angular. Podsumowując. Okay, może ja? może, aha, dobra. Ma, okej, okay, Marcin, Marcin Ludwig. Mm -hmm. proszę. Hmm, dobra, to wiem ja to po prostu, tak, że nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to, co powinniśmy wybrać. Wszystko zależy po prostu od konkretnego projektu, czynników występujących w tym projekcie i, i tyle, tak? Czyli trzeba to wszystko uzgadnić, żeby wybrać odpowiednie narzędzie i powinniśmy dobierać jakby narzędzie do problemu, a nie odwrotnie. Ja dodam. I. Reakta, ale nie tylko Reakta jako bibliotekę, ale trzeba znać wszystko w koło, yy... oraz bardzo dobrze znać Angulara, i na podstawie tego, jak ma się tą wiedzę, jesteśmy w stanie dobrać rozwiązanie. Tylko i wyłącznie w takiej sytuacji. Zmierzam do tego, że to, co już poruszyliśmy, Reakt prosty, ale to teoretycznie wszystko w koło musimy dobrać. Są pewne skomplikowania, są elementy, które powodują, że i tak to się staje yy, trudne i długie w kontekście nauki. Musimy mieć doświadczenie oraz projekty, które zrealizowaliśmy i w tej technologii, czyli w reakcie, i w angularze, żeby na samym końcu dać poprawną odpowiedź, czy do tego projektu będzie ten bądź ten framework pasować a nie poruszyliśmy jeszcze tutaj, dodam, innych frameworków, które mamy na rynku, prawdopodobnie będziemy je poruszać w kolejnym odcinku, ale to do, do tego zaraz. To jest mój insight. Marcin Milawicz. To ja się zgadzam z tym, co już też powiedzieliście. Nie ma, nie ma jednego sposobu, żeby wybrać. Nie ma frameworku lepszego czy gorszego. I tylko to, jak mamy duże doświadczenie, jaką mamy wiedzę, może powiększać nasz wachlarz wyboru i zwiększać prawdopodobieństwo, że akurat w danym momencie dokonamy dobrego wyboru tego frameworka czy biblioteki, no bo zawsze jest ryzyko, że jednak ten błąd popełnimy. Zatem uczmy się jednego i drugiego. I pewnie trzeciego, czwartego nie zamykajmy się na nic. Jeśli nie jesteśmy w stanie się uczyć, to rozmawiajmy z ludźmi, co już to potrafią. Słuchajmy ich i bierzmy też wiedzę od, od kogoś, żeby też na tej podstawie jednak zawsze zminimalizować ryzyko złych decyzji. Dokładnie. A dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Marcin, Ludwik, bardzo Ci dziękuję, że byłeś z nami. Chyba nie nie będzie tajemnicą i nie będzie w opałach to, że planujemy kontynuować temat bo jest on długi. Będzie na pewno kontynuacja dalej z Marcinem z Marcinem Ludwik na ten temat. Bardzo wam za dzisiaj dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć. Dzięki bardzo.